ktoś. Bum, czary, nary, już na tym się znam. Masz dubi-di-du, dostanie się. Pa, pa, dobry to zbiór. Pa, pa, na musical, ej, na czas, ej, bo gra musical. Pa, niechaj dziwi się świat. Jesteś gotowa? Pewnie, Elmo. Kurczyna w górę. Uwaga, wymyślajcie razem z Elmo musical. Ojej, o czym będzie dziś opowieść? Elmo jeszcze nie zdecydował. Myślmy. Może. O! A gdybyśmy mieli sos guacamole? Tak. O taki. Dziś opowieść ma tytuł Guacamole nasz musical. To brzmi smakowicie. Ale czekaj. Guacamole pojawi się dopiero pod koniec. Za to są kucharze, którzy będą je robić. To my dziś będziemy kucharzami. Zaraz. Elmo ma nawet lepszy pomysł. Będziemy kucharzami, którzy podróżują po świecie, szukając nowych przepisów. To będą kucharze odkrywcy. Ojej, macie naprawdę bujną wyobraźnię. Jeżeli to cię tak zachwyca, to czekaj. No dalej. Wyobraźmy sobie siebie w dżungli. Jaka piękna dekoracja. Przypomina mi Machu Picchu. To wcale nie jest Machu Picchu. To jest Nacho Picchu. Nacho Picchu? Egzotyczne! Ojej! I właśnie przybywa królowa Nacho Picchu! Bada bada bum, dum dum dum. Bada bada bum, dum dum dum. Ja królowa Nacho Picchu, choć podpłynie po policzku, chociaż upał nam w kość daje, wyszłam ci na powitanie. Królowa, drogi panie, wyszła ci na powitanie. Hej! Bada bada bum. Jej! Dlaczego królowa chce się widzieć z kucharzem Elmo? Ja królowa na Nacho Picchu jestem pozbawiona wiktu. Mam tortillę wielką całą, ale smaku w niej za mało. Żeby się pojawił smak, sos by się przydał, lecz go brak. Królowa, drogi panie, wyszła ci na powitanie. Spokojnie, kucharze odkrywcy odkryją do tego idealny sos. Mam nadzieję, no bo widzisz, gdy królowej na Nacho Picchu gniew zawita na obliczu, gdy jej zawód sprawi ktoś, skunk z królewski da mu w kość. Tylko krzyknę, skunk się goni, poczujesz jego moc. To królowa, drogi panie, wyszła ci na powitanie. Zdobądź mi dużo sosu, bo jak nie... Jedź! Gdzie kucharze odkrywcy znajdą taki sos? Tylko w rąbie pełnym przepisów. W jakiej znowu rąbie? W rąbie pełnym przepisów. To taki rąb pełen przeróżnych przepisów. Jej, no skąd kurtyna to wie? Stąd, że... Ach, wymyśliłam go do opowieści. Co za wyobraźnia, kurtyna! To Elmo ma pytanie. Czy Elmo może ci je zadać? Tak. Świetnie. Co to jest ten rąb? Ach, rąb to jest figura o czterech równych bokach. Wygląda jak diament. O tak! Dziękuję, kurtyno. Dobrze, szukajmy więc rąbu. Gdzie on jest? Siema! Patrzcie, to figura! To policzmy jej boki. 1, 2, 3, 4. Tak. 4 równe boki. I wygląda jak diament. Więc to jest... Rąb pełen przepisów. Tak. No, jakiego szukasz przepisu? Na pyszną pieczeń? Na genialny gulasz? No, właściwie kucharz odkrywca Elmo musi zrobić duży sos. Czyli potrzebny ci mój przepis na gigantyczne guacamole. No, jeśli mam go wam dać, śpiewajcie... Chcemy guak! Dobra, wszyscy razem! Chcemy guak, chcemy guak! Kto chce guacamole, niech słucha moich słów! Chcemy guak, chcemy guak! Znam przepis, więc to, co mówię, rób! Chcemy guak, chcemy guak! Znajdź nocha wiszczący i uprzejmie weź go! Chcemy guak, chcemy guak! By dał 14 awokado! Chcemy guak! Dobrze, Elmo! Dzięki! Tak to właśnie wygląda!
Dziękuję, Rąbie. Nie ma za co. Dziękuję. Słyszeliście go? Idziemy do ogrodu gwiżdżącego Nohala. Ja się tym mogę zająć. Jej, jaki ten ogród ładny. Dziękuję, kurtyno. Słuchajcie, słyszycie gwizd? Może to jest... To nos! Nazywam się Nos McDonald, a to jest mój ogród. Ojej, no, czy Nos McDonald ma gdzieś tutaj 14 awokado? No, pewnie. Niech prowadzi cię nos. Ogromny ma ogród ten nos. A ciuci. Rosną mu w nim awokado. A ciuci. A ile na tym drzewie jest, czy wiesz? Wszyscy ze mną liczą je i ty też. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ciuci. Siedem to mniej od 14. Trochę cierpliwości, dobra? Zaraz obok rośnie jeszcze jedno drzewo. A ile na tym drzewie jest, czy wiesz? Wszyscy ze mną liczą je i ty też. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cik, cik. Siedem. Och, to mniej od 14. Zwieszam nos na kwintę. Nie, 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 nie. Wszystko dobrze. Musimy tylko dodać jedne awokado do drugich. Dodawanie? Nie chcę zadzierać nosa, lecz znam się na tym. Siedem tutaj mam. Siedem tutaj mam. Dodajmy je, pomóżcie nam. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Jest 14 awokado. A ci. Ojej, no dzięki za pomoc, Nosie McDonald. Miałem nosa, co? No, ale wiesz co? Na nos już chyba czas. Cześć! Dobra, to mamy już awokado. Co dalej? Śpiewajmy Chcemy Guak, by się dowiedzieć. Chcemy Guak, chcemy Guak. Zrobić guacamole chcesz jeszcze dziś? Chcemy Guak. Do świątyni wielkich łyżek masz iść. Chcemy guak, chcemy guak. Cebuli nabierzesz tam łyżki trzy. Chcemy guak, chcemy guak. A nie cztery czy dwie, bo to się skończy źle. Chcemy guak. Dość! Zatrzymać spektakl! No, co się stało? Taka straszna muzyka. Jakby w tej świątyni wielkich łyżek mogło być niebezpiecznie. Nie masz się o co tak bać. Musimy tylko dodać cebuli do sosu. Proste zadanie. Masz rację, trochę przesadziłam. Kurtyna w górę, jesteśmy w świątyni. A dobrze, dodajmy cebulę. Cebula. Już. Nie chciałabym ci niczego wypominać, ale cię ostrzegałam. Elmo, nie wie, co się mogło stać. Elmo tu dodał tylko trochę cebuli. Ale Ron nie mówił, żeby jej dodać trochę. Kazał dodać trzy łyżki cebuli. O, tak, tak, tak. Kucharz odkrywca miał dobrze odmierzyć. Ale jak ma kucharz odkrywca odmierzyć te trzy łyżki? Może na przykład łyżką? Masz rację, kurtyno. Szybko, szybko, liczmy. Trzeba odmierzyć trzy łyżki. Jedna łyżka cebuli. Szybko, bo zaraz ta świątynia się zawali. Dobrze. Dwie łyżki cebuli. Nie mamy dużo czasu. Jeszcze jedna łyżka. Dobrze. Trzy. No, udało się. Że jest szczęśliwe zakończenie. Jeszcze nie ma, kurtyno. Kucharze odkrywcy nie wiedzą, czy królowej będzie to smakowało. No to się dowiedzmy. A teraz wchodzi królowa Nacho Picchu. No i co królowa Nacho Picchu sądzi o guacamole? Nie jest dobre. O nie. Jest pyszne. Jest tak pyszne, że aż mam ochotę zatańczyć. Ojej, kucharz odkrywca Elmo też. Dalej!
Okej, czas na taniec guacamole! Guacamole! Ręce raz w górze, a raz w dole! Wszyscy z nami tańczą taniec guacamole! Guacamole! Guacamole, tak! Nogi raz w górze, co raz w dole! Wszyscy z nami tańczą taniec guacamole! Guacamole! Guacamole, tak! Głową raz w górze, cząść, a raz w dole! Wszyscy z nami tańczą taniec guacamole! Guacamole! Smakowita opowieść! Brawo! Dziękuję bardzo! O, i wam też! Bo Elmo by sobie tego nie wyobraził, gdyby nie wy! Ukłony! Dobra, kłaniajcie się z Elmo! To musical Elma był! Musical Elma był! Tym kończymy na dziś! Pa, pa! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Piotr Radziwiłłowicz. Dźwięk, montaż i kierownictwo muzyczne Jerzy Wierciński. Kierownictwo produkcji Anna Kuszewska. Wystąpili Elmo Tomasz Bednarek. Kurtyna Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Królowa Katarzyna Łaska. Nos Wojciech Paszkowski. Rąb Adam Krywik. I inni.